wygraliśmy 3-0, bardzo się z tego cieszymy. Mecz na pewno był trudny, ale na szczęście zagraliśmy dobrze w zagrywce, dobrze w bloku. Nie traciliśmy punktów z seriami i to przyniosło zwycięstwo za 3 punkty i się cieszymy. Zawsze staram się dawać z siebie maksa, grać jak najlepiej, a cieszę się, że to wychodzi i mam nadzieję, że w następnych meczach też będę pomagał zespołowi, to jest dla mnie najważniejsze. Różnica co do pozostałych meczów zrobiła na pewno zagrywka. Dobrze radziliśmy też sobie w przyjęciu i myślę, że te dwa elementy zaważyły, plus dobry nasz atak i nie traciliśmy punktów seriami i naprawdę cieszymy się. Na pewno będziemy do tego meczu podchodzić z większym optymizmem. A czy coś ugramy? Zobaczymy. Będziemy dawać z siebie wszystko i mam nadzieję, że uda się sprawić jakąkolwiek niespodziankę. Oj, na pewno. Mecz nie należy do najłatwiejszych, jak wynik wskazuje. No było dużo walki, to był zacięty na pewno mecz. No ale poskutkowała nasza praca tygodniowa i naprawdę się w każdym elemencie zagraliśmy super. No i to przyniosło taki rezultat, na pewno. Powiedz, naprawdę, bo dzisiaj w każdy element wypalił tak jak chcieliśmy i ciężko wyróżnić szczególny. Myślę, że na pewno w końcu mieliśmy to dobre przyjęcie, z którego mogliśmy grać też szybciej do skrzydeł, czy też grać więcej środkiem, co umożliwiało łatwiejszą grę naszym skrzydłowym czy środkowemu, bo mają wtedy pojedyncze bloki i na pewno się łatwiej atakuje na pojedynczym bloku niż na podwójnym czy potrójnym. Nie jedziemy tam podając się od razu, będziemy starać się walczyć. Wiadomo, są to zespoły, które będą walczyć o Mistrzostwo Polski. No ale nie my zwieszamy głów, no jedziemy po prostu spróbować naszych sił z takimi zawodnikami, przy takiej publiczności, bo też tam wiadomo jest kocioł, tak można powiedzieć, w Kędzierzynie jest kocioł. Nie można u nas narzekać, bo też coraz więcej kibiców przychodzi i też oczywiście zachęcam. No ale kolejne mecze będą, mówię, Zaksa, Skra czy Rzeszów, no to nie są najłatwiejsi przeciwnicy, a na pewno nie poddamy się i będziemy starać się walczyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no nie będę mówił od razu, że będziemy zdobywać punkty czy 3 punkty, będziemy się starać walczyć.